Szanowni Państwo, chciałbym wszystkich bardzo serdecznie pozdrowić, powitać na drugiej części Dni Korczakowskich w Toruniu. Większość z Państwa uczestniczyła już w dwóch dniach. Dla tych, którzy dopiero teraz przybyli, chciałbym krótko przypomnieć, że jest to nasza regionalna, można powiedzieć, regionalne wydarzenie. Powiem trzy uczelnie, a więc Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku. Zawsze się pilnuje, żeby nie pomylić tej nazwy. Jak również Wydział Ekologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i szkoła, w której jesteśmy, czyli Wyższa Szkoła Ekologii Hebrajskiej w Toruniu, przygotowali Dni Korczakowskie. Z bardzo prostej racji, z jednej strony, że przeżywamy rok korczakowski, ale przede wszystkim dlatego, że postać Korczaka jest nieustannie aktualna. I chcemy poprzez tę postać też odkrywać, na ile możemy wzorować się, by być wiernym określonym wartościom. Wszystkich gorąco witam, ale jest zawsze przywilejem, żeby w szczególny sposób też i przywitać pewne osoby, dziękując za przybycie. Tutaj bardzo serdecznie chciałem powiedzieć Jego Ekscelencję księdza biskupa Andrzeja Suskiego, który jest ordynariuszem diecezji toruńskiej. I proszę pozwolić, Ekscelencjo, że wyrażę bardzo, bardzo gorące podziękowania, bo wiem od księdza sekretarza, jak kalendarz jest napięty i też wiem, że ksiądz biskup będzie musiał nas wcześniej opuścić. Jesteśmy wdzięczni, że chociaż na chwilę ksiądz biskup tutaj jest. Bardzo gorąco witam wszystkich, którzy są związani z całym światem akademickim. Chciałem powitać najpierw Jego Magnificencję, ojca rektora Bernarda naszej szkoły, czyli Wyższej Szkoły Teologii Hebrajskiej w Toruniu. Jak również ojca prorektora, ojca doktora hojdołowego Borysa Sońskiego. Witam gorąco pana dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Wrocławku, pana doktora Janusza Pyrzyka. Witam serdecznie księdza profesora Wojciecha Cichosza z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Te wymienione osoby są organizatorami, ale jednocześnie też i osobami, które reprezentują konkretne środowiska akademickie. Z wielkim uszanowaniem witam wszystkich. A nade wszystko chciałbym powitać naszego gościa z Tel Awiwu, pana Jarona Bechera, który wczoraj właśnie po tej długiej podróży przybył tutaj na ziemię toruńską i jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni za to. Witam serdecznie pana posła Jana Krzysztofa Adamowskiego. I dla jasności jest to pewne teraz zamieszanie, ale proszę się nie dziwić, młodzież, która przybyła z Poznania, uczestniczyła przed południem już w dyskusjach na terenie Wydziału Teologicznego UMK. Jak się domyślam, był problem z przejazdem przez most i dlatego pewnego rodzaju spóźnienie. Już teraz witam młodzież 8. Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z całym gronem pedagogicznym. Chciałbym w naszym gronie powitać osoby, które szczególnie chciałbym tutaj wyróżnić, bo są związane nie tylko z naszą kulturą polską, ale także i reprezentują to środowisko, w którym żył Janusz Korczak, czyli środowisko żydowskie. Chciałbym serdecznie pozdrowić i powitać panią Jadwigę Chreniak, która jest członkiem Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu. Witam panią doktor Tamarę Sztymek-Nasiecką, która zresztą będzie miała także prezentację z Muzeum Historii Żydów Polskich. Panią Magdalenę Borkowską, która już jest tutaj właśnie, bardzo się cieszę, przedstawicielka zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce. Witam serdecznie państwa Annę i Adama Wieniaszewskich, znanych w naszym
Gdańsku, jak również wszystkich tych, którzy włączyli się w organizację tych dni. Chciałbym tu szczególnie księdza profesora Werbyńskiego, który oddam za chwileczkę głos też, będzie miał swoje wystąpienie z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, jak również panią Donę Chmielewską, która wiem, że jest w drodze i jeszcze nie dotarła, będzie miała za chwileczkę też i prezentację. I osoby, które już były, a za chwileczkę z podopiecznymi przyjdą, mianowicie pana dyrektora Fundacji Arkadia i panią Aleksandrę Kamińską, także z Fundacji Arkadia. Jest taki przywilej, żeby przywitać szczególne osoby, osobistości, ale proszę wybaczyć i pozwolić z uszanowaniem wszystkich tutaj wymienionych, że szczególnie chciałbym powitać was, droga młodzieży. To jest rzecz najważniejsza, dlatego że możemy dyskutować na temat Korczaka, ale jaka będzie postawa, zależy od nas wszystkich, od młodszych i starszych, wcześniej czy później urodzonych. I tutaj proszę pozwolić, że wymienię właśnie młodzież, skąd przybyła. Wspomniani już przedstawiciele młodzieży z Poznania, ale mamy też i duże grono z innych jeszcze szkół, mianowicie uczniowie szkoły Laboratorium wraz z opiekunem. To jest Toruńska Szkoła, bardzo serdecznie witam. Uczniowie i nauczycieli liceum imienia Janusza Korczaka w Więcborgu, a więc też przybyli nie z Torunia, za Torunia, za co bardzo dziękujemy. I oczywiście nie mniej witam uczniów i nauczycieli 8 liceum w Toruniu, którzy także tutaj są między nami. Proszę Państwa, czas płynie, mamy dużo różnych treści, które chcemy tutaj przekazać i na początku chciałem poprosić Jego Magnificencję, Ojca Rektora, o uroczyste otwarcie tej części Dni Korczakowskich, bo to, co jest dobrze otwarte, to zawsze ufamy, że dobrze się kończy. Szanowni Państwo, jeszcze raz serdecznie pozdrawiam w imieniu gospodarzy tej szkoły, Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej. Nie chcę przedłużać, powitanie księdza doktora Siudy było tak eleganckie, że niewiele tutaj trzeba dodawać. Chciałbym powiedzieć, przywołać jedno zdanie Korczaka, mianowicie dziecko nie dopiero będzie, ale już jest człowiekiem, i należy do niego podchodzić jak do człowieka, a nie jak do materiału, z którego się ulepi człowieka. To zdanie zdradza nieprawdopodobną wrażliwość Korczaka, którą przez te dni, od wczoraj i dzisiaj, odkrywamy jak takie refleksy wszystkim wam, wszystkim tutaj zgromadzonym gościom. Życzę, aby te refleksy bardzo wrażliwie odbierać, aby inspirowały wszystkich nas, aby te wrażenia, które stąd wyniesiemy, przekładały się później jak najlepiej na życie. Wszystkich serdecznie witam, pozdrawiam i sympozjum w Wyższej Szkole Filologii Hebrajskiej uważam za otwarte. Dziękuję bardzo za uroczyste otwarcie. No i teraz przechodzimy do pracy. Dlatego pierwszy referat, który będzie wprowadzał nas w cały klimat okresu II Rzeczpospolitej, czyli sytuacja Żydów II Rzeczpospolitej. Ten referat przygotował pracownik naszej uczelni, pan dr Rafał Witkowski. Jak to w życiu bywa, czasami nie jest człowiek, nie jest to możliwe, żeby przybyć osobiście. Dlatego w jakiejś mierze ustami, proszę wybaczyć za tego rodzaju określenie, pana Rafała Witkowskiego będzie absolwent naszej szkoły, pan Sebastian, który ten właśnie referat przybliży nam, pana doktora Witkowskiego. Bardzo proszę.
sytuacja Żydów w II Rzeczypospolitej. Przed II wojną światową żyło w Polsce około 3 milionów 350 tysięcy Żydów. Była to największa społeczność żydowska w Europie. Żydzi stanowili 11% ludności Rzeczpospolitej, która stanowiła ich kraj Jiddyszland. Na politycznie polskich ziemiach powstały i rozwinęły się najważniejsze współczesne ruchy żydowskie. Hasydyzm, jeśli chodzi o religię, żydowski socjalizm i częściowo sionizm, jeśli chodzi o politykę. W II Rzeczpospolitej żyli najważniejsi współcześni Żydzi, jak Dawid Ben-Gurion i Menachem Begin. I to właśnie polskie instytucje pozwoliły im przeżyć wojnę, by następnie mogli zbudować państwo żydowskie, Izrael. W Polsce żyli też sadycy, pisarze religijni i świeccy, jak noblista Isaac Singer, artyści, którzy współtworząc kulturę materialną i duchową Żydów, współtworzyli także kulturę polską. Polscy Żydzi pomogli zbudować międzywojenną polską państwowość i współtworzyli ją. Nie wszyscy przywitali nową Polskę z entuzjazmem, ale i inne nacje miały wiele obaw wobec nowego, nieprzewidywalnego państwa, które swoją tradycyjną państwowość utraciło za czasów, których nie pamiętali nawet pradziadowie. Gdy Polska utwierdziła swoje istnienie, większość Żydów była lojalna wobec państwa. Żydów, którzy działali przeciwko polskiej państwowości, na przykład komunistów, było niewielu. Stosunkowo było ich więcej wśród innych mniejszości w Polsce. Bez Żydów więc nie wolno historykowi uczciwie opisywać II Rzeczypospolitej. Najistotniejszym podobieństwem pomiędzy II Rzeczpospolitą a innymi młodymi państwami Europy Środkowej o znacznej mniejszości żydowskiej była polityczna porażka zwolenników asymilacji i przyjęcie ich znaczenia przez ruch syjonistyczny. Żądanie uznania Żydów za osobną grupę narodowościową było faktem bez precedensu, który zaistniał jako rezultat wielu składowych, jak na przykład deklaracji Balfoura, intensyfikacji antyjudaizmu i antysemityzmu, żydowskiego rozwoju społeczno-ekonomicznego i kulturalnego oraz recepcji prawa do samostanowienia przez społeczność międzynarodową. To wszystko sprawiło, że łatwe przekonanie o asymilacji jako doskonałym sposobie na rozwiązanie kwestii żydowskiej nie mogło być już dłużej przedmiotem dyskusji. Zasmucającym wnioskiem jest, że część problemów środkowoeuropejskich społeczeństw żydowskich, których w latach międzywojennych nie zdołali lub nie chcieli rozwiązać w humanitarny sposób rządzący, rozwiązał w bestialski sposób hitlerowski aparat mordu, czyli Holokaust. Zmniejszono w drastyczny sposób liczbę Żydów, wysuto ich z majątków, które przejęli m.in. zazdrośni sąsiedzi, zaś większość ocalałych trwale usunięto z Europy. 12 października 1920 roku reprezentanci Rzeczpospolitej Polskiej i Rosji Radzieckiej podpisali zawieszenie broni. Walka o granice polityczne Polski zakończyła się, a społeczeństwo po ponad 7 latach wracało do sytuacji pokoju. Niepodległe państwo polskie wracało na arenę polityczną po ponad 120 latach niewoli. Następne lata miały pokazać, czy Rzeczpospolita stworzyła lepsze warunki do rozwoju dla ludności żydowskiej niż były państwa zaborcze. Jeszcze w maju 1919 roku odbył się pierwszy kongres Związku Polaków Wyznania Mojżeszowego, którego postanowieniem była deklaracja współpracy z polskimi władzami. Polityczni liderzy żydowscy opowiadali się za udziałem Żydów w budowie polskiej państwowości, ale mieli też swój własny cel, który chcieli zrealizować. Oczekiwali mianowicie autonomii dla Żydów. Już w 1919 roku Józef Piłsudski przyjął delegację żydowskich partii politycznych na czele z sionistą Isaakiem Grimbaumem. Otrzymał z ich rąk deklarację pozytywnego nastawienia środowisk żydowskich do swojego rządu, czyli rządu państwa polskiego. Oficjalny tekst głosił, że, i tu cytat, sioniści są gotowi wziąć udział w odbudowie Rzeczpospolitej i umocnieniu demokratycznych rządów, jakie są życzeniem społeczeństwa. Jednocześnie deklaracja wzywała do przyznania Żydom autonomii narodowej. Piłsudski zatrzymał się na obietnicy rozważenia treści memorandum i przedsięwzięcia energicznych działań przeciwko antysemickim ekscesom, które już miały miejsce. Jednak jego stanowisko rozczarowało Żydów przede wszystkim poprzez dopuszczenie polskiej prawicy do rządu tzw. jedności narodowej, która to jedność nie obejmowała polskich Żydów. Pierwszy polski premier uznany przez mocarstwa zachodnie, Ignacy Jan Paderewski, miał jeszcze mniej sympatii dla żydowskich żądań. 18 lutego 1919 roku spotkał się on z delegacją przywódców żydowskich i zapewnił ich, że dołoży wszelkich starań, by zapewnić równouprawnienie ludności żydowskiej.
Od razu jednak zadeklarował, że jest absolutnie przeciwny programowi autonomistów. Tego postulatu zresztą nie uznał żaden z następnych rządów polskich. W 1930 roku Polska liczyła około 31 milionów 300 tysięcy obywateli. W 1938 roku liczba ta wynosiła około 35 milionów. Ponad 30% mieszkańców kraju stanowiła ludność niepolska. Ta mozaika narodowościowa nie była zorganizowana politycznie przez aparat państwa w sposób, w który należycie wykorzystywano by różne potencjały poszczególnych mniejszości. Brak generalnego programu wobec mniejszości powodował, że marnowana była szansa na tworzenie trwałych więzi porozumienia i współpracy między narodami Rzeczpospolitej. Na dane ilościowe na temat przedwojennych mniejszości, w tym Żydów, trzeba spoglądać ostrożnie. Powszechny spis ludności z 1931 roku nie uwzględniał kryterium narodowościowego, tylko wyznaniowe i językowe. Taka metodologia nie mogła pozwolić na uzyskanie rzeczywistych danych statystycznych na temat narodowości. Była ona przedmiotem krytyki współczesnych, m.in. Ludwika Krzybickiego i Leona Wasilewskiego. Stąd na przykład liczby uzyskane w spisie dotyczącym ludności ukraińskiej, największej mniejszości narodowej II Rzeczpospolitej, są rozbieżne z ustaleniami międzywojennych ukraińskich organizacji społecznych. Podobnie rzecz miała się z ludnością żydowską. Przypomnijmy, że Żydów w międzywojennej Polsce było około 3 milionów 350 tysięcy, z zastrzeżeniami, że współczesne dane statystyczne polskie i żydowskie w tym zakresie się różnią. Tu dochodził dodatkowy problem. Podczas gdy ludność ukraińska i inne mieszkały w zwartych skupiskach, ludność żydowska była rozrzucona po całym kraju. Nadmieńmy, że stopień identyfikacji z nowoczesnym narodem żydowskim był też zróżnicowany. Wśród żydowskiej inteligencji było wielu zasymilowanych. Powróćmy jeszcze do współczesnej metodologii badań. Nie można utożsamiać danych wyznaniowych z danymi narodowościowymi. Większość Żydów polskich było wyznania mojżeszowego, ale byli Żydzi tzw. postępowi, którzy nie deklarowali wyznania swoich przodków. W 1931 roku około 2 900 000 obywateli Polski zadeklarowało wyznanie mojżeszowe. To przytłaczająca większość, ale nadal tylko część ogólnej liczby Żydów w II Rzeczpospolitej. Ludność żydowska istniała zawodowo we wszystkich dziedzinach życia Polski międzywojennej, łącznie z polityką na szczeblu centralnym. Na przykład Herman Lieberman, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, a później zastępca minister spraw zagranicznych. Samorealizacja zawodowa Żydów była przeważnie trudniejsza niż Polaków. Ci pierwsi musieli pokonać więcej barier, by zdobyć uznanie i zarobić na utrzymanie, jeżeli chcieli to uczynić poza własnym żydowskim środowiskiem. Świat międzywojennych Żydów był światem dwóch języków, jidysz i hebrajskiego. Podczas gdy język pisma tworzył rzeczywistość sakralną, to język jidysz tworzył żydowską codzienność, pracę, handel, życie towarzyskie i rodzinne itd. W 1897 roku językiem ojczystym 90% Żydów zamieszkujących Galicję i dawne Kresy Rzeczpospolitej był jidysz. A to ci Żydzi zdominowali skład żydowskiej mniejszości w międzywojennej Polsce. Każdy Żyd znał przynajmniej dwa języki, część znała też język urzędowy państwa, którego była obywatelami. To tworzyło podstawy do tworzenia i modyfikacji tożsamości wśród polskich Żydów. Jeden człowiek mógł jednocześnie czuć się i Polakiem, i Żydem. Istniało także zjawisko tożsamości sytuacyjnej. W urzędzie ten sam człowiek był mówiącym po polsku obywatelem Polski, a po przekroczeniu progu domu powracał automatycznie do jidysz. Naturalnie podziały językowe nie pokrywały się z podziałami tożsamościowymi i narodowościowymi, nie wspominając o politycznych. Podstawą tożsamości był stopień samoświadomości. Polskich Żydów cechowała w przeważającej mierze ostrożna lojalność wobec państwa polskiego i dystans wobec innych narodowości. Więcej zaufania pokładali w polskim urzędzie niż w sąsiedzie Polaku. Podobnie większość Polaków zachowywała rezerwę w stosunku do Żydów, z którymi nie chcieli mieć nic więcej wspólnego niż to konieczne. Trzeba też powiedzieć, że część Polaków cechował zajadły antysemityzm, który pchał do przestępstw i zbrodni popełnionych na Żydach. Elity polityczne, wychowane w warunkach zagrożenia bytu narodowego, nie doceniały znaczenia gestów zarówno symbolicznych, jak i realnych. Konsekwentnie realizowana, skłonna do ustępstw polityka tzw. drobnych kroków mogłaby prowadzić do zmniejszenia skali problemu mniejszości narodowych. Skorzystaliby na tym nie tylko Polacy i Żydzi, dla których Polska była największym skupiskiem w Europie, ale wszystkie narodowości młodego państwa, m.in. Ukraińcy i Niemcy. Przełożyłoby się to na wzrost bezpieczeństwa i sprawne funkcjonowanie państwa.
Z perspektywy historyka nisko oceniam rozwiązanie, które pod koniec lat 30. wybrał niedemokratyczny rząd polski, czyli zachęcenie Żydów do wyjazdu z Polski, głównie do Palestyny. Ta polityka wśród pozostających w kraju Żydów wzbudzała tylko poczucie niesprawiedliwości i kapitulacji władzy państwowej względem antysemityzmu. Wyjeżdżających Żydów utwierdzała w przekonaniu do żydowskiego nacjonalizmu, a także w rozczarowaniu względem Polski i Polaków. Żywe jest też przekonanie o zdominowaniu przez osoby pochodzenia żydowskiego międzynarodowego ruchu komunistycznego. Podtrzymywane są mity o antypaństwowej działalności Żydów komunistów. Podkreślam, że ma to miejsce w wielu państwach świata, nie tylko w Polsce. Żydokomuna oznacza przejęcie kontroli nad internacjonalistyczną ideologią przez reprezentantów narodu bez państwa. W Polsce fundamenty pod ten mit położono podczas wojny polsko-bolszewickiej. Środowiska narodowo-katolickie upowszechniły mit o życiu bolszewiku, którego uosobieniem był założyciel Armii Czerwonej Lew Trocki, urodzony w żydowskiej rodzinie. Na oficjalnym wojskowym plakacie propagandowym personifikację bolszewizmu stanowił diabeł o wyraźnych tzw. rysach semickich, siedzący na stosie ludzkich czaszek. Na innym plakacie żołnierze Armii Czerwonej ukazani byli z biało-niebieską flagą sionistyczną z tarczą Dawida. W skład zalążka przyszłej władzy radzieckiej w Polsce tymczasowego rewolucyjnego Komitetu Polski weszło wielu Żydów komunistów, m.in. Felix Kohn i Józef Unschlicht. Stanowiło to dla polskiej prawicy kolonny argument za tezą o tzw. Żydokomunie. Pokrótce zweryfikujmy te poglądy. Żydzi nie przeważali liczebnie w Komunistycznej Partii Polski, najbardziej antypaństwowo i prosowiecko nastawionej Partii Polski Międzywojennej. Lider partii, Julian Leszczyński-Leński, Żydem nie był. W literaturze naukowej odsetek Żydów w KPP w roku 1931 szacowany jest na 22%, Polaków zaś na 75%. W pozostałych partiach skrajnej lewicy na międzywojennej scenie politycznej udział Żydów był jeszcze mniejszy. Partie etnicznie żydowskie, Bund i Poalei Zion, nie były partiami internacjonalistycznymi czy też prosowieckimi. Bund należał do drugiej międzynarodówki i był wrogiem Kominternu, a Poalei Zion była lewicową partią sionistyczną. Gdy w 1928 roku komuniści uzyskali najlepszy w II Rzeczpospolitej wynik w wyborach do Sejmu, tylko 14% ich elektoratu stanowili Żydzi. 93% polskich obywateli wyznania mojżeszowego wybrało w wyborach partie inne niż KPP i jej składowe, to jest Komunistyczną Partię Zachodniej Białorusi i Komunistyczną Partię Zachodniej Ukrainy. Ponadto w efemerycznym Komitecie Rewolucyjnym Polski kluczowe role w komitecie odgrywali nie Żydzi, ale etniczni Polacy, jak Julian Marchewski, Feliks Dzierżyński i Edward Krupniak. Dla Lwa Trockiego motywacją była nie chęć promocji swojej żydowskości, lecz jej negacja. Fakty te są więc wrogami mitów wczorajszej i dzisiejszej propagandy. Psują proste modele i nie pozwalają polityce mydlić nam oczy, jak trafnie określił to m.in. Stefan Kisielewski. O tym, że końcem historii Żydów II Rzeczpospolitej było niemal zupełne unicestwienie tej społeczności, nie trzeba przekonywać. Około 90% polskich Żydów zostało pozbawionych życia. To jest około 3 milionów na ogólną liczbę około 5 milionów Żydów eksterminowanych w czasie II wojny światowej. Polski Jidyszland został zdruzgotany. Po raz pierwszy w czasach nowożytnych Rzeczpospolita przestała być najważniejszym skupiskiem Żydów w chrześcijańskiej Europie. Jednak nadal zbyt wielu, opisując tamtą rzeczywistość, powiela żydowską kliszę, a nie odmalowuje obrazu. Istotnie, Polacy i Żydzi żyli obok siebie, ale niewiele o sobie wiedzieli. Jaka szkoda, że nie chciano bliżej się nawzajem poznać, kiedy oba światy były obok siebie na wyciągnięcie ręki. Stereotyp powielany był nie tylko w drukach ulotnych i prasie, ale też na kartach literatury pięknej. Konstanty Gebert zauważył, że Eliza Orzeszkowa stworzyła w swoich powieściach znakomite postaci bohaterów polskich, a Singer żydowskich, ale gdy Orzeszkowa zaczynała pisać o Żydach, a Singer o Polakach, grzęźli w stereotypie. Tworzyli postaci stereotypowe, bądź negatywnie, bądź pozytywnie. Pozwolę sobie tu tylko wspomnieć o licealnej lekturze Meirze Zofowiczu. W przypadku tak utalentowanych pisarzy to raczej nie był przejaw ich intencji, po prostu oni i ich czytelnicy mieli taką wiedzę o tak zwanych tamtych. Czesław Miłosz pisał po latach, że należał właśnie do polskiego Wilna, dzieląc z nim nieznajomość kultury jidysz. Na koniec więc pojawia się retoryczne pytanie, czy pisząc i mówiąc o sytuacji Żydów II Rzeczypospolitej, zawsze można oddzielić to, co polskie, od tego, co żydowskie? W imieniu doktora Rafała Witkowskiego dziękuję.